fajny dźwięk, prawda? Wszyscy go lubią. I mimo, że pieniądze towarzyszą nam już od VII wieku przed naszą erą, to dziś będę opowiadał o naszych oszczędnościach i naszych pieniądzach w formie elektronicznej. Bezpieczeństwo naszych pieniędzy na koncie zależy przede wszystkim od nas. A to bezpieczeństwo zaczyna się od kodu PIN, czterocyfrowego, który powinniśmy mieć tutaj. Nigdy na żadnej karteczce, a już na pewno nigdy nie na karcie, z której wypłacamy pieniądze. I niech ten PIN nie wygląda tak jak ten. 1, 2, 3, 4. Tego nikt nie zgadnie, no nie? Jak to jest z tymi zbliżeniowymi kartami płatniczymi? Karty zbliżeniowe to dzisiaj standard, czyli takie, które wystarczy zbliżyć do terminala, na przykład w sklepie, i nie pociągając, już też nie wsadzając do urządzenia, następuje po prostu płatność. Natomiast ta płatność jest tak samo bezpieczna i tak samo nie wiąże się z ryzykiem dla użytkownika, jak w przypadku tradycyjnych kart, gdzie trzeba było przyciągnąć pasek magnetyczny. Co się dzieje, kiedy zgubimy albo ktoś nam ukradnie kartę? Możemy kartę zastrzec. Wówczas to bank ponosi odpowiedzialność za wszystkie następne transakcje, które tą kartą zostały poczynione. Czyli nie tracimy tych pieniędzy. Pewnie większość z Was i tak dostaje pensję właśnie na konto, ale kiedy chce iść na przykład po pietruszkę czy marchewkę na bazar, to nie wymagajmy od tych pań, żeby miały tam terminale płatnicze, więc trzeba faktycznie wizytę w bankomacie zaliczyć. Czy powinniśmy na coś konkretnie zwracać uwagę, żebyśmy byli bezpieczni wypłacając nasze pieniądze? Pierwsza zasada to taka, żeby uniemożliwić komuś postronnemu dostrzeżenie kodu PIN. Mam nadzieję, że nie było widać. Jeżeli widzimy cokolwiek podejrzanego z urządzeniem, jeżeli widzimy, że jakiś tam element jest dodatkowo przyczepiony, coś jest inaczej niż zwykle, wówczas nie powinniśmy korzystać z takiego bankomatu. A co w bankomacie można zrobić poza wypłatą gotówki? Dzisiaj coraz większa liczba bankomatów to urządzenia wielofunkcyjne. Pozwalają też sprawdzić oczywiście saldo, na przykład doładować telefon oraz, co jest bardzo ciekawą funkcją, płacić gotówkę. Ale bankowość elektroniczna i bezgotówkowa to nie wszystko. Pamiętajmy o smartfonach, które mamy w naszych kieszeniach, bo dzięki nim i dzięki aplikacjom, które są oferowane przez nasze banki, możemy dokonywać różnych płatności dużo łatwiej i bez kolejek.